Konnichiwa! Z tej strony Sayuki. Gramy dalej w Resident Evil 8, bądź Village. Tutaj nam się gościu teraz poparzył trochę popiołem. Zdarza się. As you wish, jak sobie życzysz. Teraz tak, doczytałam mniej więcej, wygląda na to, że kryształy są na sprzedaż. Dlatego je sobie tutaj od razu sprzedamy. Co do wina, No z jednej strony sprzedałabym ten kieliszek, ale z drugiej tak nie do końca wiem, czy go na pewno sprzedać. I teraz tak, nie mamy jeszcze snajperki, więc możemy na to poczekać. Co do min, nie jestem przekonana. Jeszcze. Amunicji tak samej w sobie też nie chcę kupować, poza tym, co było za darmo. Tu już byliśmy. Co do broni. Chciałabym sobie ulepszyć broń. Może tak. Braknie mi do shotguna. Wolałabym ją sobie ulepszyć. Trochę mi braknie. Właściwie nawet jak sprzedam rzeczy. No dobra. Powiedzmy, że na razie tylko tyle mam. Till next we meet. Do następnego, jasne. No to co? To jazda. Naszym kolejnym krokiem jest wsadzenie oka w oczodół, prawda? Tam są jeszcze zamknięte drzwi. Czy tam się wychodzi na zewnątrz? Nie wiem. Właściwie, czy jest jeszcze tutaj coś? Wiecie, przyglądam się po tych sufitach i wszędzie za tymi diamentami, kryształami, czyli jak to się nazywa. Nie znalazłam jeszcze nic więcej, poza tym co do tej pory. Ale to jest duży zamek, więc kto ich tam wie? To już braliśmy, nie? Tak. Okedoke. Wsadźmy jej to oko. Tak. Ach, nie mogę tak jak mam, tak? No to co? Trzeba egzamin. Gdzie te rzeczy są? Tu są. O! Może być w ten sposób. Ha! Działa. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Taken alive, dead, which would you prefer? Żadne. Uciekam przed tobą jak na razie. A! Głęboko. Mam nadzieję, że jeszcze tam wrócimy, bo... No bo. Tam pewnie było coś do podniesienia, a ja uciekłam bokiem. No okej. Mamy też tutaj jakieś teksty dotyczące rzeczy. No wygląda na to, że głównie kobiety. 9 czerwca 1958 roku. Dzisiaj był mój pierwszy dzień pracy na zamku. Byłam w szoku, widząc, że cała służba składa się z samych kobiet. Pani i jej córki stanowczo powtarzały, że nie będą gryźć. To było dosyć osobliwe. 23 czerwca 1958 roku. Minęły 2 tygodnie, od kiedy zaczęłam pracować w zamku i troszkę się boję. Kolejna pokojówka Adela popełniła błąd i panna Daniela zraniła jej twarz nożem. A nocą słyszę jęki, jakby duchy przemierzały korytarze. Chcę wrócić do domu. 8 lipca. Nie wiem, co robić. Młode panie narzekały, że podczas obiadu było zbyt gorąco i duszno, więc otwarłam okno. Uchyliłam zaledwie. Zamknij to, zamknij natychmiast, wrzasnęły na mnie chórem. Boję się, że mogę zostać zabrana do piwnicznych cel i już nigdy nie wrócić. Nie wiem, co robić. No dobra. No to powiem tak. Przyjmują do pracy same kobiety. Tylko i wyłącznie. Następnie po to tylko, żeby służyły tu w zamku jako służące, a jeżeli któraś zrobi coś nie tak, to znikają. Chyba mnie już nie goni ta maszkara tam.
I nasza tutaj służąca jedna otworzyła trochę okno. Jak tamte zaczęły narzekać, że jest im za gorąco. Czyżby to była wskazówka do walki? O! Co to, złotem zdobiona butelka? I Issa poszła. Okej. Czy tam jest jeszcze coś, czego nie podniosła? Zaraz tam wrócę. O nie, nie mam miejsca już? A nie można robić staków? Stack. Altem. Aha, i tyle z ten. Nie no, wyrzucać koniecznie. Nic nie mam ochoty wyrzucać. Zaraz. Zamknij. Przeładuj. Przeładuj. 5 tylko. Tu mam full. Ojej, to niedobrze. Nie podniosę tego teraz. Za dużo życia. Za dużo amunicji. Za dużo amunicji. Jeżeli będzie tutaj coś jeszcze do podniesienia, to nie podniosę. No to jest rebus. Tak jakby zamknięte. No to teraz mnie to martwi. 3 sztuki tu są. 3 sztuki tu są. Musiałabym odstrzelić 3, żeby zebrać 3. Trochę mi szkoda. A, dobra, wróćmy tu na chwilkę jeszcze. Może z tej strony coś zostawiłam, bo w sumie nie wiem. Coś tu strasznie skrzypi. Ach, coś zostawiłam, patrzcie. Ale byłby wstyd. A to wszystko. To zakładam, że tam to tylko ta amunicja w takim razie. Odstrzelić te 3, żebyśmy mogli podnieść i mieć zaznaczone, że gotowe. Nie strzelałam do tej tam babki, córki jednej. No dobra, no w sumie... Nie ma tu... A! Mam pytać, czy nie ma tu gdzieś na ścianie diamencika. Dobra, jak mam odstrzelony jeden, to czy mogę podnieść jeden nabój? Nie. Sprawdźmy, czy działa to, co pomyślała. Przeładuj. Teraz tutaj altem. W sumie nie widzę innego sposobu, jak wziąć, przyjąć po prostu discard. A nie mogę przerobić czegoś na części na przykład? Zdjęcia może nie. Dobra, weźmy sobie jedno życie. Dziękuję. Zaraz, ale jak to? Ach, teraz pewnie dopiero. Tak. No dobra. Powiedzmy, że jest okej. Amunicja do... Handgun, shotgun. Dobra, niech im będzie i tak. Zobaczymy. Wszystko już? Tak, to były jednak te... Zaraz. To jest oznaczone jako zamknięte? Tak.
Bo wydaje dźwięk na początku, jak się podejdzie, jakby nie miało być zamknięte. Dobra, schodzimy do jakichś lochów. Martwi mnie to. Trochę. A poproszę, jak najbardziej. Ja z tej strony. No już wszystko. Jakie fajne miejsce. Okej. To jest jakby centrum. Dobra. Trust in life. Zaufaj światłu. O! Chodzi o podpalenie tamtych, nie wiem, przez uderzenie, przez pchnięcie? Przez pchnięcie chyba wystarczy. No dobra. O! O! Ciemno. Jak się włącza latarkę? Mapa. Na co była latarka? Sprawdzę sobie. W journalu. A, w ogóle mamy nowe wpisy. Early morning był, potem było morning i teraz znowu mamy morning. Byłem w drodze do zamku, kiedy zostałem złapany przez grupę 5 porypanych świrów. Heisenberg, tupek bawiący się młotem. Dimitrescu, najwyższa kobieta, jaką w życiu widziałem. Donna ma jakąś straszną lalkę. Moreo, czy Moreo? Moreo? Tak się czyta? Moreo, jakaś maszkara. I ostatnia ich wszystkich, matka Miranda. Oni mogą sterować tymi kreaturami. Kim, czym są ci ludzie? Jakiś kupiec nazywa siebie Duke. Wyłonił się z zaprzęgniętej przez konia przyczepy. Wygląda na to, że wie, co się tutaj dzieje. Nie ufam mu. Ale nie mam na to czasu. Muszę przeszukać zamek w poszukiwaniu roz albo chociaż wskazówek. Zamek wygląda jak żywcem wyciągnięty z gotyckich horrorów. Wraz z ogromną arystokratką i jej trzema wiedźmocórkami. Ale złapały mnie, jak szukałem roz i związały. Musiałem zacisnąć zęby i zrobić, co trzeba, żeby się uwolnić. To też bolało, jak diabli. No, to tyle. Tipsy, tipsy, tipsy. Mapa, V. Latarkę chcę, latarkę. Aha. Czy tu nie ma? Okej, znajdę. Dobra. Jednak włączyła się sama. No to jest po prostu świetnie. Rozumiem. Niech będzie. Martwi mnie to miejsce. Trochę. Okej. Tu na razie wygląda, że nie ma nic do podniesienia. Ciemno tam. Tam coś stoi. Na pewno się tam coś rusza. O ja. Pokryte wyschniętą krwią. Okej. Jaki taborecik? No dobra. Na razie chyba czysto. Pomóż mi, bracie. A coś tam na pewno się tłucze gdzieś. Ja nie mogę. Co tu się działo? Jakieś fetysze po prostu. Jakie maski. Nie no, tak na wszelki wypadek. Powoli muzyka zmienia się na niefajną. Bo ktoś tu jeszcze niedawno miał jedzenie. No to wygląda jak czyjeś wnętrzności bardziej niż czyjeś jedzenie.
więc... No miejsce ciekawe, ciekawe, dobra. Trzeba przyznać, że ktoś tu jest kreatywny. To na pewno. To jest ta maszyna, co rozciąga. Tak to wygląda w ogóle. Chociaż wiecie co, jeszcze gorzej. Ciężko mi powiedzieć, co to dokładnie robi. O, tekst. Czekajcie, sprawdzę sobie. A, tu są cele i tam jest dalej przejście. Tu jakby ok, tu jakby ok. Tam coś wisi. O, czaszeczki. O, żarówki to tu w ogóle. Prąd mógłby być. Ło, jakie to upaprane. No dobra, co tu mamy? Kandydatki, dziewczyny i odrzucone. O. No dobra. Tutaj nic nie ma do podniesienia. Strzykawki, butelki. Zasłonięte jak w The Last of Us. Najlepsze jest to, że The Last of Us wcale nie jest aż tak straszne dla mnie jak ta gra. O, jak ta gra na przykład. No to się tak tłucze. One tu zbierają krew. O. Wąpierze wredne. Ładna miska, taka też swojska. Tu jeszcze wisi jedno. Zaraz obok. Nad głową. Przez chwilkę myślałam, że to prawdziwe czaszki tu leżą. Dobra, a tutaj? Irena. Po kolei Irena. Michaela. Czy Michaela może? Louis. Irina, Michaela i Louis. Mam problemy z apetytem. Jakiś niepohamowany chyba, jeżeli dobrze rozumiem. Ingrid, niestabilna. Nadzwyczaj. Nadzwyczaj. Może nie tyle sprytna, co raczej taka, wiecie, czujna. O, czujna to jest dobre określenie. Jaka ładna szafka, aż się prosi. No nie wierzę. Jedno, broń do ręki wciąż. Broń do ręki wciąż. Jak ja to mam? Shotguna i tą, shotguna i tą. No. No, okej. Gdybym nie zauważyła tego wcześniej, trochę bym się bardziej wystraszyła. Ej, słyszę jakieś stwory. Przepraszam za cięcie, zaschło mi w gardle tak strasznie. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. To stąd? Jest! Zostań tam. Nie podchodź. Nie podchodź. Oj, tam jest tego więcej. No gin. Na shotgun. Jeszcze! Okej. Okay. To nie koniec. Coś tam jeszcze idzie. Co one zostawiły? O! Ładne! Czemu nic nie widać? Tam coś widać. Skrzynkę. Gdzie to jest? Gdzieś idzie. Nie wiem gdzie. Gdzie to lezie? Tu wygląda, że nie. Słabe lumine.
Lumin mamy słaby w tej latarce. Gdzie to jest? Boję się, że z tej dziury wylezie. Tu nie widzę. Jest. Okej. O, granat jakiś. Oj, bomb. Fajnie. Dobra, to jeszcze nie koniec z tego, co słyszę. Leje. Przeładuj, bo wiesz. Za mną nie idzie, nie? Ta latarka jest strasznie słaba. Teraz za ten pipe bomb, gdzie mam? Jakby co to mam? Wiecie co, rzucę w nie. A co? Equip. Złapało wszystkie, czy niekoniecznie? Zaraz się odwrócę. Coś jeszcze wrzeszczy, to chyba niekoniecznie. Jest. Tobie się w ogóle nie dostało tym granatem? Za chwilę tu wrócę. Najpierw pozbieram to, co tu jest. Bo mnie straszą niepotrzebnie. Nie no, podnieś. Dziękuję. Uuu, jakiś lepszy ten skrab. A dzień dobry. Wiecie, co tam coś jeszcze ryczy? To chyba nie koniec. O. Kurczę, jeszcze jest zaznaczone, że to nie wszystko. Dobra, gotowe. Yeah. Przeładuj. Tu mam chyba full. Okej. No to chodźmy na dziewczyny. Idziemy na dziewczyny. No ale nie wiem gdzie. Wezmę sobie shotguna. A tu jest. Pytanie, czy ostatnio. No nie wierzę, zmarnowałam na mój. Nawet dwa. Bo przecież one są na dwa takie. No trudno. Trudno. Moja wina. Ale tak jakby teraz miał być spokój. Ach, to stąd wylazło? Jakie krety! Skubaniutkie, no. Okej, pozbierajmy to, co zostawiły. O! Ingrid, naszyjnik Ingrid. Widzieliśmy ten... to imię tam. Na liście chyba była Ingrid, tak myślę. Tu nie ma dziury. Jakie kretowiska normalnie. Ty tu też! Skubane! Nie no, no trzeba dziewczynom przyznać, że... Ty, ja mogę tam wejść? O, szkoda. Moglibyśmy wejść na taką, wiecie, łączoną koedukacyjną imprezę. Okej, wygląda, że już. Trochę to było straszne. O, jakie śmieszne te. Jak wygląda nasz ekwipunek? Właśnie, powinno się zrobić więcej miejsca. Zestakujmy, przenieśmy rzeczy, żeby było miejsce. Tak jest. Nie, zostaw, przenieś. Tu, o, tak jest. No, okej. Okay. Życie mamy okej. Okay. Chyba nas żadna nie złapała. Chyba. Teraz, a ile ja mam naboi do tego? 11?
Trochę jakby mało. Boję się, że może mi braknąć do walki. Gdyby trzeba było z czymś większym zawalczyć. A i okej, 14 full, bo nie mam więcej fluidów. Może niepotrzebnie używałam tego tutaj. Gdzie jestem? Zamknięte. Jak tu iść? Na wprost do góry się idzie. Ale na wprost nie ma przejścia. Jakby. Jest tu coś do podniesienia? I can't believe Cassandra caused all this mess. A! Podu! A! Zostaw mnie, żydalu! Squeeze the blood out when you're alive and it's that much sweeter. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Where are you going, little one? This bullet cannot harm. You stupid man thing! Wiesz co? I won't forgive you! A może zginiesz? Gin! Mogę ją odepchnąć, dobra. Not like this! Nie podchodź. Nie podchodź. Don't believe it. Sayonara w takim razie, laleczko. Ha, ha, ha. Nie tak źle jak na amatora. Zostało po niej coś ładnego. Crystal torso. Nice. Czyli jednak dobrze jest mieć przy sobie. To ja teraz sobie wrócę na dół i pozbieram rzeczy. Blessing do tego ognia po prostu. Ognia, okna. Ha, ha, ha. Ty dziwaku, ty. To znaczy w wąpierzu, no wiemy, że w wąpierzu. Się mnie pogryźć chciało. Myślałam, że sami będziemy musieli znaleźć sposób na walkę z nimi przez te właśnie tamte teksty, ale jak nam tutaj sami powiedzieli i w ogóle wybili okno, to w sumie w porządku. Jeżeli tak będą wyglądać walki z innymi wąpierzami, to ja ten. To ja na luzie, nie mam problemu. Czekaj, tu nie ma po co, tam byliśmy. Już wszystko się? Jeszcze nie. Ach, po co są jeszcze te drzwi? To będzie problem. Ciekawe, czy jest tu jeszcze jakiś ten do podniesienia. Grat. Tu podeszłam dosyć blisko. Buty. Wystraszyła mnie trochę, więc ten. W sensie, że się pojawiła i zaczęła za nami biec, jak porąbana. Ha, no wiecie co? Ale ja nie wiem, co tu jeszcze jest do podniesienia w tej chwili. Popatrzę po sufitach. Dobra, sprawdźmy to już tak dokładnie do końca. Wspólnie, po sufitach. Nic nie widzę. Tam byliśmy. W sensie, i tak musimy tam iść. O! Wieszak sobie tu nawet przynieśli. To jest dosyć... ciekawe. Tylko czy aby na pewno? Dobra, idziemy dalej. Tu są jakieś ściany po prostu murowane. Nic nie widzę na suficie. Fajne te lochy. Lubię zwiedzać takie zamki i lochy. Pod warunkiem, że wiem, że nie ma wąpierzy, no bo wiadomo. Wiecie co, tu chyba nic nie ma więcej. Przynajmniej ja nic nie widzę. Nie jestem do końca przekonana. O! Tam jest diament, czy... problem z tym? Problem z teksturą. Problem z teksturą chyba. Niech będzie. Tu nic nie widzę. Tu nic więcej nie widzę.
Ale to tam mi pokazuje na czerwono. Czy ja tu czegoś nie podniosłam? Wiecie co, ja się jeszcze przejdę, dobra? Żeby się upewnić. Po sufitach popatrzeć. Czy gdzieś tutaj coś nie leży. No nie wygląda, żeby leżało, ale... Czy gra by pokazywała całe na czerwono tylko przez wzgląd na te jedne drzwi? W sumie może. Dobra, skoro są drzwi, to znaczy, że będziemy tu wracać. Nie ma co, nie ma co. Chodźmy. Chodźmy dalej, tam coś było dalej. Uch, jaka świeża bryza. Uhuhuhu. Nie, rzek. Jakida, jakida. Ło! To z shotguna takie te. Fajnie, że zadbali o taki szczegół. W sumie, nawet nie pomyślałam, żeby mogli. Perki nam tutaj również kiełkują. Fajnie. Tutaj jest zaznaczone, że mamy wszystko. O ja. Tu już nie. Jest tu kto? Tu też jest rozwalone okno, to pewnie nie podejdą. O! O, jest i butelka. Czy mogę ją zbadać? Przedmioty. Examinate. Nie, to jest na rotate. Specjalnie to tam nic na tym nie ma. Jeszcze mam problemy z przeklikiwaniem paluszkami, co powinno być, ale nie jest aż tak źle. Idzie do przodu. Lepiej niż gorzej. Jej! Część do broni! Wyekwipuj! Nie no, to do tej. Gunsmith. Okej. Okay. Jeżeli dobrze zrozumiałam, to chodzi o odstrzał. Że będzie łatwiej teraz. Czy tu była skrzyżta po drodze? A, zamknięte. Na lockpick. O, a tu jest jeden. No już wiemy, że są niestety wredne pojedyncze i jednorazowe, no. Jakiś zapis by się przydał. Easy lockpick, poproszę. Czy mogę ją zbadać? To jest kolejny przedmiot, który można by sprawdzić. A, tu go nie ma. Ach, tu jest. Tu mogę sobie zrobić examinate. No dobra. Blood red wine. Ale nie powiedzieli, którą córkę wykończyliśmy. Jak słyszycie, trochę mi jeszcze wciąż w gardle gryzie. Bo mi tak jakoś zaschło wtedy, co to cięcie zrobiłam, że po prostu zapiszczałam i tyle było. Okej, gdzie my jesteśmy? O, rozwaliłam okno. Nie mam przedmiotu do otwarcia. W sumie będę się lepiej czuć z rozwalonym oknem. O! Witajcie! Hello, Precious! W sumie nie wiem, czy powinnam zostawić w ręce pistolet, czy... Ale mamy naboi całkiem sporo. Powinnam częściej korzystać z tego chyba. Naprawdę nie mogę zepsuć butelek? To jest ta jadalnia, o której mówiła jedna z tych dziewcząt tam w swoim... pamiętniczku? Jakby? Że uchyliła delikatnie tylko okna, bo dziewczyny narzekały, że im gorąco. I wszystkie na nią zasyczały, że wyłącz, wyłącz. Aha, czy tu jest na czerwono, bo jest przedmiot do otwarcia? Może tak jest. A, idziemy zepsać grę. Dining room, merchandise. Idziemy zapisać grę. I
idziemy zapisać. Chociaż wiecie, chociaż obawiam się, że jak wsadzę tą butelkę winną w tamten ten, to się rozpocznie jakaś kolejna część strigeria. No witaj, witaj. Zastanawiam się. A nie, nic z tych rzeczy co mam, bo ten to raczej nie. Dobra, myślę, że początek gry już nam nie będzie tak bardzo potrzebny. Siema, mam więcej kryształów. Welcome, welcome. Mam więcej kryształów. Co do pozostałych rzeczy, trochę nie wiem, czy je sprzedawać, czy nie. Czy one może będą do czegoś przydatne w przyszłości. O, ciężko zdecydować. No dobra, sprzedajmy na razie kryształy. I'm buying this because of our relationship, you know. I know. Chciałam ulepszyć shotguna tutaj. Dziękuję. Ale powiem wam, strasznie mnie korci tutaj skrzyneczka. 10 tysięcy. O, 10 tysięcy. No, po sprzedaniu tych rzeczy będzie mnie na to stać, ale czy je sprzedawać? Teraz trochę nie jestem pewna. To widocznie wypada z tamtych, to mogłabym sprzedać. Tu niech będzie, okej. Okay. Little and often fills the purse, as they say. Tej nie wiem do końca, czy sprzedać, czy nie. Wygląda jak coś, co będzie można gdzieś użyć. W przyszłości może? No już spotkałam się z problemem braku miejsca w ekwipunku, więc fajnie byłoby móc jednak powiększyć tą skrzynkę. Troszkę mam dylemat. Dobra. No dzięki. Do let me know if you find anything else of value. Jasne. Także tu sobie skończymy odcinek, a następny rozpoczniemy od zaniesienia wina w to miejsce winne. Teraz razem z Duke'iem, może z widokiem na ten piękny zamek, się pożegnamy, także dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!